Siemano, tak szybciutko co robię, bo chory jestem dalej, także szybko chcę zamknąć budynek. Tnę, zrobię taką normalnie bramę. Zabiję to deskami po prostu, nie? Na tej zasadzie, żeby zamknąć budynek. Choinkę chcemy dzisiaj ustroić, także wam wszystko pokażemy. Słuchajcie, podsumowanie tego całego budynku to jeszcze jest przede mną. Nie mam czasu usiąść, podsumować, policzyć, faktury pozbierać. Dlatego robię to, co muszę. Widzicie, chory jestem, podciągający, to także jest jak jest, to na tyle. Najprostszy sposób zabicia drzwi: przybicie dwóch desek i do tego poprzecznie przybijamy deski na stałe, a później łomem się wszystko wyrzuci, jak przejadą drzwi, to wszystko w temacie. Raz, dwa, poprzybijam te deski i będzie po sprawie. Tu polecę równo, tu później obetnę piłą. Albo i nie, zobaczymy, bo jestem trochę egoistą. Mówię zawsze o bezpieczeństwie, a sam kurczę zapomniałem, że to ma angielską, rozumiecie, ten, wtyczkę. I poleciałem sobie, o, wiecie jak, tak jak się nie powinno robić, nie? Także nie bierzcie ze mnie przykładów w ogóle, w niczym, bo tak nie wolno robić, nie wolno. No dobra, lecimy, lecimy z tym tematem. No dobra, słuchajcie, drzwi są już zamknięte, gwoździami pozbijane. Teraz choineczkę tutaj rozłożę. Przyjdzie Magda i Borysek. No i co, rozłożymy ładnie świecidełka. I niech się pali, że święta idą, to niech choineczka będzie przed domem. W domu, w mieszkaniu, znaczy mamy malutką. Także już nic nie zrobimy, bo nie ma miejsca. Ale chociaż tutaj na placu budowy będzie większa. A za rok docelowo zobaczymy, czy będzie stała dwumetrowa w salonie w następne święto. No zobaczymy, czas pokaże, nie? Tak to wygląda, ja działam dalej. Muszę się troszkę pośpieszyć, bo jeszcze dzisiaj mam parę spraw do ogarniania. No i to na tyle. Przyjechaliśmy na działkę, znaczy przyszliśmy z Borysem, bo Borys tam szaleje, do Emila na działkę, bo już choinka jest. O, zobaczcie, pięknie. Już jest wkopana i wieszamy pierwsze 1000 lampek. Czekaj, Emil to tylko pokażę jeszcze. Chodź, Borysek. Cieszę się. O. Także Emil. Emil tutaj działa. Zobaczymy, jak będzie świecić. Borys, pomożesz tacie? Tak. Białe czy kolorowe? Białe pierwsze. Białe. Nie wiem, kolorowe, białe. Dobra. To zobaczymy. Efekt zobaczymy zaraz. Jak nic nie mówisz. No. Tutaj to w ogóle nic. Tam to w ogóle nic nie widać, bo jest już ciemno. Emil tutaj działał, bo nie wiem, czy wam pokazał już, jak bramę, znaczy bramę, drzwi wejściowe sklepał z desek. Też sobie już zrobione. Ja nie widziałam, bo dopiero co przyszliśmy z Borysem. Także już będzie wszystko zamknięte. O, Emil już podłącza kolorowe. O, to super. Fajowe, no. Będzie się działo przed domem. To kolorowe. No dobra, no to jedziemy z koksem. Nie, ale ktoś może to ukraść. Wyłączaj kamerę i kręcimy. Ktoś może to ukraść. Co ukraść? Święta nam ktoś ukradnie, Borys, myślisz? Myślisz, że ktoś nam święta ukradnie? Oczywiście, choineczka jest świeża, nie? Tak, żywa. Żywa. Świeża. Prosto z lasu. Nie, prosto z fakterii. Prosto z fakterii. Wiesz, co to jest fakterii? Nie. No takie miejsce, taki bardzo duży, taki dom, ale tam są takie, aha, pracowniki, tutaj robią takie, tutaj, choinki. Dobrze, Emil tam, nie wiem, rozplątuje. Ja potrzebuję pomocy, Magda. Także no, ja już muszę kończyć. Pokażemy już efekt. Ta-dam! Mamy choinkę! Pokaż, co będziesz zakładał, Borys.
czubek. To chodź. Ta-da! To chodź, Borys. Pierwsza twoja choinka w domu. Zaraz, ja będę latać. Będziesz latać. Bo jak ja latam! Jest! Jest! Mamy święta! Mamy święta w nowym domu. Pierwsza choinka w naszym nowym zaświeciła, domu. Zaświeciła, tak. I będzie świecić cały czas. Ja też tu jestem. Później, Borysku, bo później jeszcze porozwieszamy inne światełka, ale to teraz już nie mamy czasu. Chcieliśmy tylko, żeby choinka zabłysnęła. No i pokazać w sumie, że co, że naprawdę nie mamy w naszym mieszkaniu miejsca, dlatego mamy malutką choinkę, ale zawsze większa stanie już docelowo w naszym domu. No. Także jest elegancko. I niech świeci. Niech będzie, że są święta. Chodź, Borysek, chodź. A w tym szczególnym dniu życzymy wam zdrowych, wesołych, pogodnych, spokojnych świąt. Dużo prezentów. Tak. I wszystkiego, co najlepsze na nowy rok i na te święta zbliżające się. Dokładnie, żebyście je spędzili w gronie rodzinnym. I przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. I w miłej atmosferze. Dokładnie. A prezenty wiadomo, że dodatek. Ale nie dla Borysa. Borys to tylko prezenty. Pozdrawiamy serdecznie. Papa, kochamy was. Trzymajcie się. Nie poddaję się. Wieszam więcej lampek. Chojdeczka, Emil, no jeszcze tutaj. Śmiga. A jeszcze ten śnieg tak delikatnie pruszy. Ja już myślałam, że Emil kończy, że zaraz będziemy się zbierać stąd. Jeżeli będziecie tu przechodzić, zróbcie zdjęcie w tle tego domu i przyślijcie nam na maila, a mail jest tutaj. Jak stoicie koło tego domu przy tych lampkach, będzie nam bardzo miło. Ostatni gwoździk do wbicia. No, tylko uważaj. Taką prowizorkę tutaj z palety. No, musisz mnie pchnąć, bo spadnę do tyłu. Czekajcie. Odłóż kamerę. Dobra, trzymam. I ciebie, i kamerę. Już. To wszystko. Oj, jeszcze byś sobie zrobił krzywdę. Tak to będzie wyglądać. Elegancko. To na tyle. To na tyle, niech się świeci. Dokładnie. Telefon. Zawsze telefon. Ja już tak wyłączam.